lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu, z kryzysem lub bez kryzysu. Przepraszam. Jest już jesień, zimno u nas. Naprawdę dzisiaj taka temperatura ostra, jesienna. Ja już siedzę tutaj w Polarze w sobotę rano i nagrywam dla Państwa filmiki na cały weekend i na następny tydzień. Zapraszam serdecznie, kochani Państwo, do oglądania mojego kanału Orakel Miłości u Loeli. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, proszę, zrób to koniecznie dzisiaj. Kliknij subskrybuję i naciśnij górny dzwoneczek, byś dostawała codzienne powiadomienia o darmowych wróżbach, o filmikach z horoskopami, z rytuałami, również wróżbami tygodniowymi lub anielskimi. Zapraszam serdecznie, ponieważ tematy są miłosne, ciekawe, również inne sprawy jak zawód, finanse. Zapraszam Państwa serdecznie. Proszę również o więcej komentarzy. Dziękuję serdecznie za tą wymianę inspirującą, ciekawą, motywującą mnie. Piękne komentarze, piękny feedback, ciekawe różne historie, oczywiście niektóre smutne. No ale dlatego spotykamy się tutaj na tym kanale, by poradzić sobie z tym, ze smutkiem po rozstaniu, po zdradzie, po kryzysie w związku. Po to istnieje taki kanał, by po prostu jakoś udźwignąć ten ból, te rozczarowanie nieraz, tak, w związku. To są ciężkie sprawy emocjonalne. I myślę, że karty pomogą Państwu, dadzą wskazówki, pozwolą również na to, by się bardziej zastanowić, tak? By bardziej zastanowić się, co należy zrobić lub czego nie należy zrobić. Zapraszam serdecznie. Kochani, zapraszam również na wróżby indywidualne, które są poprzez WhatsApp lub Messenger lub w postaci filmiku. Zapraszam na mój e-mail loelia.orakel@gmail.com. Mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie do mnie, umówimy szczegóły i wróżby indywidualne są oczywiście tylko o Waszych konkretnych, osobistych sprawach, gdzie można się troszeczkę głębiej przyglądnąć po prostu Waszym osobistym dylematom, jakie macie. Tutaj jest czytanie kolektywne, czyli zbiorowe. Jest to oczywiście no, duże prawdopodobieństwo, że będzie z Wami pasowało, ponieważ przyciągnęłam Was tutaj, ale oczywiście jest to szaleństwo, by powiedzieć, że z każdym z Was rezonuje to na 100%. To byłoby niemożliwe, nierealne. Ale ważne jest, że jakaś część rezonuje z każdym osobna z Was i to, co do Was pasuje, wyciągnijcie sobie sami. Tak? Dopasujcie sobie sami, ponieważ, no, jak to się mówi, 100 osób, 100 różnych historii. Tak? Więc proszę, dopasujcie do swoich sytuacji osobistych, czy to jest temat zdrady, czy to jest temat nowego związku, czy to jest temat małżeństwa, dzieci, czy po prostu jakiegoś nowego początku, nowej szansy, czy no jakiegoś, dotyczy to kryzysu, pokłótni. Dopasujcie sobie do swojej sytuacji i zobaczcie, czy w jakiejś części właśnie rezonuje to lustro z Wami. Oczywiście znajdą się również osoby pytające tutaj, do których ta wróżba pasuje w całości. To jest oczywiście równie możliwe. Niemniej jednak, jeśli nawet w części 60%, 70%, 80% pasuje do Was, to znaczy już,
że to lustro rezonuje i że duża część właśnie zgadza się z Waszą rzeczywistością. Dobrze, koniec już tych ogłoszeń parafialnych i szczegółów. Aha, jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Dzisiaj o 18:30 wchodzę na moim kanale live i wróżę dla Państwa jedno pytanie do kart Lenormanda i Tarota na Wasze jakieś pytanie konkretne. Więc zapraszam serdecznie, 18:30 na moim kanale. Zapraszam również, by wziąć winko lub coś do picia, oczywiście to, co lubicie, żeby wznieść toast za mój kanał z okazji 2700 subskrybentów. 2700 subskrybentów jest w tej chwili poprzez krótki czas i to oczywiście musimy dzisiaj świętować. Dobrze, zabieramy się, kochani, do lustra. Prawa strona jest to strona Wasza. Prawa strona, osoba pytająca, czyli u mnie to są te karty białe. Osoba pytająca, tak wygląda osoba pytająca, w zależności czy jesteście mężczyzną czy kobietą, to nie gra żadnej roli. Jesteście po prostu tą osobą, która pyta tutaj karty. Osoba, o którą pytacie, za którą tęsknicie, w której jesteście zakochane, wygląda tak. Nie musi to być mężczyzna lub kobieta, tylko jest to no, po prostu tak płciami, jak Wy sobie to życzycie. Chodzi tutaj tylko o energię. To jest osoba, o której myślicie. I u mnie to jest strona lewa, czyli te karty brązowe. Kochani, zaczynam od Was, od Waszej strony. Do kart Lenormanda, to są po dwóch stronach lustra są karty Lenormanda. Dochodzą również karty Tarota, wskazówka, karty orakel miłości, karty oraklu energetycznego i przesłania od serca, co Ci chce jeszcze partner powiedzieć. Dobrze, zacznijmy. Więc kochani, Wasze myśli, jego myśli, Wasze uczucia, jego uczucia, Wasze zamiary, jego zamiary i wskazówki od innych kart. Dobrze. Wasze uczucia, przepraszam, Wasze myśli, zaczynamy przecież od góry, czyli od głowy, Wasze myśli, czyli jesteśmy teraz na poziomie mentalnym, Wasze myśli, osoby pytające, miało dojść do jakiegoś spotkania, myślicie o jakimś spotkaniu, chcecie jakieś spotkanie, jakaś randka być może, ale są tutaj jakieś przeszkody, jakieś blokady być może, jakiś strach przed tym spotkaniem lub przeszkody. Coś tutaj jakby zakłóca to spotkanie. Są jakieś tutaj problemy być może z terminem, czy z przyjazdem, czy jakieś inne komplikacje, które Was obarczają, obciążają, które są balastem dla Waszego spotkania. To spotkanie dlatego też nie może dojść do skutku, ponieważ jest coś blokiet, czyli jest coś zablokowane. Nie można właśnie jakoś się spotkać. Są jakieś przeszkody, jakieś problemy. Są jakieś również takie, nie wiem, czy jego, czy Wasze blokady, to jest po Waszej stronie, więc tutaj widzę raczej u Was blokady, jakaś frustracja, jakieś właśnie tutaj ciężkie, no nie wiem, czy myśli, czy jakaś ciężkość właśnie tutaj Waszej relacji, że nie może dojść do spotkania, kochani. Lub mówi to też o jakiejś może długiej drodze, dużym dystansie, trudnym do pokonania, niemożliwym wręcz do pokonania. Trudność właśnie tutaj w organizacji tego spotkania, pomimo tego, że Ty, osoba pytająca, myślisz o tym, by się
z Twoją osobą ukochaną spotkać. Niemniej jednak są tu jakieś niejasności, nieklarowności, ciemne chmury, czyli jakieś problemy, coś nie jest jasne, coś nie jest między Wami wyjaśnione, nie jest umówione, jest nieprzejrzyste, czyli jakieś zaćmione za, nie wiem, jakieś może macie też pesymistyczne myśli co do tego spotkania. Trudności właśnie tutaj, to już mówiłam. Jakieś nieporozumienia, jeśli chodzi o Wasze spotkanie. No i dlatego stwarza to sytuację ciężką, skomplikowaną, ponieważ nie ma tej lekkości, tak, żebyście się spotkali. Pragniesz się spotkać z osobą ukochaną, jednakże są ciągle jakieś tutaj obciążające sprawy, tak? Jakieś balasty, jakieś dylematy. Więc nie dochodzi do Waszego spotkania i to właśnie zakłóca Tobie głowę, obciąża wręcz głowę. Popatrzmy, co w głowie u Twojej osoby kochanej. Twoja osoba kochana chce akcji, chce komunikować. Już wysyła jakby informację, która jednak ta akcja, ta próba tej osoby kochanej zaprzestanie jakby tutaj na szkodach, na, nie wiem, zostanie jakaś zablokowana. Czyli Wasza komunikacja, z tego co ja widzę teraz, Wasza komunikacja, Wasza jakaś akcja właśnie, jeśli chodzi o spotkanie, o regularne komunikowanie się, jest w tej chwili zupełnie przerwana, zablokowana. Być może nawet zablokowaliście, on Was zablokował w telefonie lub Wy go zablokowaliście lub obopólnie się zablokowaliście. W każdym razie jest tutaj przerwana komunikacja i to przynosi wielkie straty w Waszej relacji, również jego lęki, że właśnie nie da się już tego naprawić. On też może być tym zraniony, no i boi się właśnie, czy to w ogóle jest do naprawienia, ponieważ wszelkie jego starania, akcje tutaj teraz poprzestały na niczym, było błyskawiczne zerwanie kontaktu, być może zerwanie związku wręcz i są w tej chwili straty mentalne, emocjonalne, no i jakby właśnie to przynosi szkody i to przynosi również strach jego, trwogę wręcz, czy to się jeszcze w ogóle da naprawić. Zobaczmy, co jest u Was obojgu na poziomie serca, czyli wchodzimy teraz w czakrę serca. U Was Wy pragniecie stabilizacji, stabilnego związku, tak? Czyli 100% chcecie być pewne i bezpieczne. Tutaj, co Was czeka, chcecie również, żeby był to związek jasny, klarowny, stabilny. Niemniej jednak są tutaj w sercu bardzo duże komplikacje, jakieś przeszkody, opóźnienia, no, zawikłania, tak, komplikacje, toksyczność jakaś, toksyczne, negatywne myśli lub no, jakieś toksyczne tutaj uczucia, emocje, które zatruwają Twoją miłość. Jest też Twoje uczucia, emocje. Coś się opóźnia, komplikuje. No na pewno Wasze spotkanie, ponieważ to już było na poziomie głowy, więc na pewno Wasze spotkanie, stabilność związku jest tutaj zaburzona i Wy przez to oczywiście macie też tutaj dużo zawirowanych emocji, tak? Jesteście niespokojni, bo tutaj karta delfinów mówi o Waszej psychice, o Waszej duszy, uczuciach głębokich, więc tutaj jesteście bardzo niespokojni uczuciowo, ponieważ dużo jest komplikacji. Być może są też inne ciężkie problemy u niektórych z Was, na przykład jakieś nałogi, które tutaj nie pozwalają rozwinąć się temu związkowi, tej miłości, tym uczuciom, tylko no niestety stwarzają taką, jak to się mówi, zatrutą, chorą atmosferę, tak?
też inna wersja, która mi nachodzi i być może będzie właśnie z wieloma z Was nawet niestety rezonować, to jest to, że w Waszym sercu jest trwoga, że komplikacje i niemożność spotkania jest poprzez jakąś konkurentkę, rywalkę, że pojawiła się w tej relacji jakaś osoba trzecia, to może być, przypuśćmy, jakaś ekspartnerka, która tutaj miesza, która tutaj intryguje, lub jakaś inna nowa konkurentka, rywalka. Jest to często kobieta spod znaku lwa, strzelca lub barana, o brązowych włosach, dłuższych lub takich do ramion, inteligentna osoba, ale skomplikowana. Więc być może jest taka osoba, która właśnie truje tutaj Waszą dobrą atmosferę miłosną i na trzeciego tutaj wchodzi buciorami w Wasz związek, więc to oczywiście zatruwa Wasze emocje i blokuje Was, czyli nie pozwala rozwinąć się tutaj w pełni w Waszej miłosnej relacji. Takie coś tu mam w sercu Waszym, trwogę, no komplikacje duże, przez które nie możecie właśnie osiągnąć tej stabilności uczuć. Zobaczmy, co u niego w sercu. U niego karty są piękne. On pragnie wyleczyć uczucia, miłość, emocje do Was, wzmocnić, wyleczyć to, co między Wami jest tutaj teraz, no... zawirowane czy uprzerwane. On jest lojalny, wierny, uczciwy, przyjacielski, można na nim polegać. On chce być wierny, ponieważ on Was kocha. Także tutaj nawet jeśli Wy podejrzewacie, że jest jakaś osoba trzecia lub jest jakiś nauk, lub jest jakieś ciężkie komplikacje, przez które nie możecie się spotkać i tak dalej, tutaj jest w jego sercu natomiast czysta, piękna, wierna, lojalna miłość oparta na fundamencie przyjaźni, na zaufaniu. On pragnie tego w sercu i on tutaj jest bardzo, jak widzicie, dobrze nastawiony do Was, pozytywnie, otwarty na uczucia, jego serce otwarty. Chce wszystko wyleczyć, wzmocnić. Chce, by wszystko odżyło, rozkwitło. Takie piękne uczucia ma on w sercu, po swojej stronie. Niezależnie jakie komplikacje właśnie u Was tu i blokady i obciążenia są. Jakie macie zamiary? Przyjrzyjmy się. Na razie jesteś osoba pytająca na rozdrożu. Rozdroże dróg, czyli dwie opcje, dwie alternatywne jakieś tutaj możliwości. Chcecie się zdecydować na jedną z tych opcji, w końcu mieć klarowność decyzji, wybrać właśnie jedną z tych dróg, podjąć decyzję i zacząć tutaj nowy rozdział. Na przykład z Waszym partnerem, za którym tęsknicie lub którego kochacie, po prostu zacząć nowy rozdział Waszej pięknej, romantycznej love story. Tutaj mamy love story, czyli piękną, miłosną historię, którą pragniecie jeszcze raz tutaj napisać, więc no jakiś piękny tutaj... no nie powiedzmy harlekin, ale, no bo były te harlekiny, książeczki, ale powiedzmy piękna jakaś romantyczna historia, którą chcecie dalej kontynuować i chcecie właśnie się tutaj zdecydować na tą relację, rozpocząć jeszcze raz właśnie coś pięknego z Waszą osobą. I tutaj jest jeszcze karta Tarota. Aha, jeszcze mamy tutaj kartę na spodzie Lenormanda. Na spodzie talii wyszedł dom
I dom mówi oczywiście, że pragniecie, macie takie zamiary, takie plany i pragniecie stabilności, ciepła domowego, atmosfery rodzinnej, bezpiecznego, długotrwałego związku, być może zamieszkania razem, zdecydowania się właśnie na jakiś oficjalny związek, na prywatność razem, tak, piękny dom, atmosferę, stabilność, także no, to są Wasze plany i zamiary, kochani. Jeszcze karta Tarota do tego mówi, że to, co właśnie zamierzacie, pragniecie zrobić szybko. Tutaj mamy kartę 8 buław, która mówi ewentualnie również o podróży, o działaniu, akcji, o energii działania, szybkim działaniu. To jest bardzo szybkie działanie, wręcz najszybsze w kartach Tarota, więc pragniecie, by te zamiary, plany zrealizowały się szybko, czyli pragniecie decyzji, rozpoczęcia, jeszcze raz dacie szansę jeszcze raz Waszej osobie kochanej i tu pragniecie szybkiej właśnie realizacji, by ta piękna, romantyczna historia się mogła rozwinąć. Co u niego w zamiarach, w planach? On tak samo jak Wy jest tutaj niezdecydowany. Nie może się zdecydować, co zrobić, czy wrócić, czy nie wrócić, czy się pogodzić, czy się spotkać, czy nie. Ale to niezdecydowanie się zakończy. Mamy śmierć. Czyli jego takie wahanie, niekonkretne zachowanie, niezdecydowanie zakończy się niedługo i jakby narodzi się coś nowego. Czyli po każdej śmierci jest jakby zmartwychwstanie z popiołów i tutaj mamy znowu podjęcie decyzji. Czyli kochani, tak jak on nie może się zdecydować, jest też tak samo jak Wy na rozdrożu dróg przed podjęciem decyzji, tak podejmie tą decyzję. I tutaj kochani, w tym lustrze wychodzi Wam ta sama karta w zamiarach, czyli niemożność podjęcia decyzji, wahanie się. Karta 22 w Lenormandzie mówi właśnie o dwóch drogach, i na rozdrożu Wy stoicie i nie możecie się zdecydować. Ta karta wychodzi po dwóch Waszych stronach lustra, czyli to Was łączy, że musicie się na coś zdecydować, powinniście podjąć decyzję. Jeśli chcecie jeszcze raz spróbować być razem, musicie właśnie konkretnie tutaj podjąć jakąś decyzję. Te dwie karty leżą nawet koło siebie. Zobaczcie, kochani. Na rozdrożach dróg i na rozdrożach dróg w Waszym odbiciu lustrzanym. Czyli tutaj to, ta karta jest bardzo silna u Was. Ta karta Was łączy. Nie wiecie, co zrobić. Jesteście oboje, jesteście w rozterce przed podjęciem decyzji. Natomiast macie tyle tutaj lęków, blokad i komplikacji, opóźnień, trudności. Coś się właśnie stało, zawaliło, runęło, zepsuło, że teraz wahacie się i oboje stoicie przed dylematem wyboru, kochani. No ale jeśli chodzi o Was, osoba pytająca, będziecie zdecydowani, by otworzyć swoje serce. Natomiast on tutaj potrzebuje jeszcze czasu, ale karta, kochani, co jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawe również, karta na spodzie Lenormanda, jest to dom. I u Was był też dom, kochani, zobaczcie. Macie te same karty na spodzie Lenormanda. Oboje macie kartę numer 4 w Lenormandzie, to jest dom. I dom mówi o chęci założenia rodziny, stabilizacji, zamieszkaniu razem, pięknej atmosferze rodzinnej, ochronie, bezpiecznym związku, o fundamencie do budowania dobrego, pięknego, stabilnego związku. Także oboje macie to pragnienie, to marzenie, to w planach. Także dwie karty u Was w lustrze, które Was właśnie bardzo tutaj łączą. To jest to, że macie podjąć decyzję i to jest to, że pragniecie ciepła rodzinnego i domu wspólnego, zamieszkania razem, bezpieczeństwa, stabilnego związku. Tutaj u niego, czyli u osoby, o której myślicie, wskazówka, czyli karta Tarota jest gwiazda. Nadzieja na rozjaśnienie, wyjaśnienie wszystkich spraw, na
pogodzenie się na dobry rozwój sytuacji, wszystkie sprawy, które są jeszcze pod ochroną nocy, czyli niewyjaśnione, w najbliższym czasie właśnie wyklarują się, wyjaśnią i tutaj jest nadzieja na dobry, pozytywny rozwój spraw. Dobrze, kochani, piękne lustro, pozytywne dzisiaj i rokujące Wasze wspólne pragnienia o stabilności związku. Co mamy jeszcze tutaj wspólne? Szukam wspólnych jeszcze kart. To, co jest wspólne, kochani, to jest karta numer 24. Miłość. U Waszego partnera karta miłość 24 w Lenormandzie jest na poziomie serca, czyli to absolutna miłość, kocha Was, tęskni, myśli i u Was jest w zamiarach, że pragniecie dać jeszcze tej miłości jedną szansę lub otworzyć swoją czakrę serca na jeszcze jedną próbę. I tutaj, kochani, macie oboje, co jest no mega, mega, mega piękne. Oboje macie właśnie tą miłość, tak? On w sercu, wy w zamiarach, czyli oboje kochacie się. Jesteście oboje zakochani, zaangażowani. Myślicie o tym, by tej miłości dać jeszcze szansę, by ona nie umarła. Czyli trzy karty już znalazłam, które w lustrze u Was są identyczne. Przyglądę się jeszcze kartom, czy czegoś nie przegapiłam. Nie, już nie ma wspólnych kart. Natomiast trzy karty wspólne u Was w lustrze to już jest bardzo dużo i wiemy już, co Was łączy. Kochani, więc dam teraz jeszcze inne karty. Karty po Waszej stronie, karty miłosne, karty oraklu miłosnego mówią o silnej chemii, przyciąganiu, magnetyzmie wręcz, że Twoje życie romantyczne jest właśnie oparte na bardzo silnym przyciąganiu, takim chemicznym, miłosnym czy seksualnym magnetyzmie, tak? Czyli bardzo silna chemia u Was, która Was tutaj przyciąga i Ty to czujesz, ponieważ to jest po Twojej stronie, to jest bardzo ważne i to właśnie no, sprawia, że jest jakaś magia, tak? W Waszym związku. To jest oczywiście też duże seksualne przyciąganie. Również ta karta, ośmiu buław, mówi o pożądaniu, namiętności, przyciąganiu, o dobrym seksie, o szybkim seksie, o namiętnym seksie, więc tutaj mamy dwie karty, które mówią o bardzo intensywnym magnetyzmie, przyciąganiu dobrej chemii między Wami, która jest również ważna w Waszym związku. Po jego stronie mamy w oraklu miłosnym Give your relationship a chance, czyli mamy, że on ma dać Waszemu związkowi szansę, tak? Że work on your partnership, czyli on ma pracować, on chce pracować właśnie w Waszym partnerstwie, w Waszej relacji. On chce tutaj postarać się, pracować, dać właśnie tutaj no, jakiś wysiłek, tak? Trzeba nad każdym związkiem pracować, by był lepszy. I on tutaj ma takie zamiary właśnie, chce pracować nad tym, by Wasza relacja polepszyła się. Takie mamy dwie karty oraklu miłosnego. Orakel energetyczny mówi o szczęściu. O szczęściu w Waszym związku, które nadejdzie. Ta karta mówi o płodności, o bogactwie, o pełni, przepełnieniu wszystkiego, pełni. O, też ta karta mówi, kochani, ta karta symbolizuje czas jesień. Wow, niesamowite. Ta karta mówi o jesieni, czyli w jesieni, jesienią może nastąpić tutaj coś szczególnego.
jakieś szczęście, bo ta karta jest też Glückssymbol, czyli kartą szczęścia. Ta karta mi wypadła z, właśnie jak tasowałam, orakel energetyczny i tutaj jest w jesieni przyjdzie szczęście, pełnia, rozwój wszystkiego, bogactwo wszystkiego. Znaczy bogactwo, jeśli mówimy o bogactwie, to oczywiście bogactwo uczuć, bogactwo miłości, romantyzmu, miłości. Oczywiście, jeśli ktoś pyta w dosłownym tego słowa znaczeniu o bogactwo finansowe, no to oczywiście może też tutaj w tej kwestii coś się dobrego jesienią stanie. Że nawet też finansowo są jakieś lepsze szanse. No ale my pytamy tutaj o związek romantyczny, o emocje, o rozwój związku. To lustro ja stawiam na sprawy miłosne, więc jeśli jest szczęście, no to szczęście w rozwoju tego związku jesienią, rozwój miłości, spotkań, komunikacji, praca nad związkiem, przyciąganie, silna bardzo chemia, tutaj magnetyzm, dobry seks, no, romantyczność, także tutaj o tym mówi to lustro i jesienią się coś między Wami znów pięknego rozwinie, kochani. Zobaczmy jeszcze, co partner chce Wam na koniec tego lustra powiedzieć. Co chce Wam partner przekazać? Proszę o kartę. Co partner chce mi powiedzieć? Co partner chce mi powiedzieć? Coś mi się dzisiaj źle te karty tasują. One są w formie serca. Sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Pojednanie seksualne. Widzicie, kochani, jak to wychodzi? Ten magnetyzm, przyciąganie, dobra chemia, dobry seks. Właśnie tutaj też pojednanie seksualne, czyli tutaj no, taki magnetyzm jest u Was silny, że nie możecie na pewno bez siebie wytrzymać. I tutaj, no, być może jest seks tym elementem, który Was właśnie tu przyciągnie i pozwoli Wam, no, pogodzić się, zapomnieć, wyjaśnić sobie różne sprawy, tak? I respektujcie właśnie to, że możecie być jednością, że możecie się poprzez właśnie ten tą seksualność piękną, to piękne przyciąganie pojednać i być w jedności. Tak? Spajacie się w tym momencie, czujecie się jako jedność i właśnie to Was tutaj bardzo pojedna, pogodzi, no wręcz stworzy znowu taką silną przynależność, tak? Także tutaj pojednanie poprzez to silne seksualne właśnie przyciąganie, tutaj mamy te karty, które to potwierdzają, to na pewno coś tutaj jest w tym, ponieważ no trzy karty mamy, które to potwierdzają, kochani. Więc coś w tym jest, że jest między Wami niesamowicie duży magnetyzm. Dobrze, więc tego Wam życzę, żeby pojednać się. Jeśli seksualność może w tym pomóc, to dlaczego nie? Prawda? To samo się tak rozwinie. Samo się tak potoczy, jeśli ma być. Kochani, niech się dzieje. Niech się dzieje, niech się stanie, niech się spełnia. To lustro dzisiaj obiecuje nam dobre rozwiązanie, więc pozytywne rozwiązanie dla tej relacji, pojednanie, piękne, romantyczne uczucia.
Więc tego Wam życzę. Miłości, szczęścia, zadowolenia, spełnienia w miłości. Dziękuję wszystkim kochanym widzom. Proszę o komentarze, czy lustro z Wami rezonuje. W jakiej części rezonuje. Proszę o Wasze historie. Proszę o lajki, subskrypcje. Zapraszam dzisiaj serdecznie na wróżby live o 18:30. Do usłyszenia. Wkrótce.